Daria Zawiałow to polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, która dzięki swojemu wyjątkowemu głosowi przebojem weszła na polski rynek muzyczny. Aby zostać piosenkarką, w wieku 16 lat wyprowadziła się z domu. Artystka wydała niedawno swoją drugą płytę zatytułowaną Helsinki, a współautorami utworów, które znalazły się na albumie, są Michał Kusz i Piotr Rubik. Aby poznać historię wokalistki oraz dowiedzieć się, co kryje jej nowy album, koniecznie obejrzyjcie nasz film. Daria Zawiałow urodziła się 18 sierpnia 1992 roku w Koszalinie, ma więc 26 lat. Swoją karierę zaczęła bardzo wcześnie, ponieważ już w wieku 7 lat wystąpiła w programie Od przedszkola do Opola. Prowadzący wspominał, że Daria mówiła, iż w przyszłości woli raczej zostać aktorką niż piosenkarką. Jednak widocznie zmieniła zdanie, ponieważ później brała udział także w wielu innych konkursach piosenki dla dzieci i młodzieży. Co prawda rok temu wystąpiła w filmie Plan B, ale to i tak było związane z muzyką, ponieważ pojawiła się w roli wokalistki na koncercie. Będąc nastolatką, uczęszczała na zajęcia muzyczne do mini studia poezji i piosenki w Koszalińskim Centrum Kultury. W 2007 roku zajęła pierwsze miejsce w konkursie Dziecięcego Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki we Wrocławiu, dzięki czemu zdobyła nagrodę Tukan Junior. Postanowiła śpiewać, dlatego mając 16 lat wyprowadziła się z domu. Wyjechała do Warszawy i rozpoczęła naukę w liceum o profilu muzycznym. Mieszkała w Bursie, bo tylko tak mama zgodziła się na jej przeprowadzkę. Rok później zwyciężyła w programie Szansa na sukces, co zapewniło jej udział w koncercie debiuty na festiwalu w Opolu. W programie dowiedziała się również o przesłuchaniu do chórków Maryli Rodowicz. Udało jej się wygrać ten casting, przez co śpiewała w chórkach legendarnej Maryli przez kolejne 2 lata. Daria sama przyznała, że jej największym błędem młodości była ucieczka w wieku 15 lat z obcym facetem na motorze podczas pobytu w Tunezji. Jej zdaniem nigdy w życiu nie można zrezygnować z bycia sobą. Daria przez jakiś czas zajmowała się graniem z zespołem na weselach, bo jak twierdzi, odnalazłaby się w każdym gatunku muzycznym. I chociaż reprezentuje muzykę indie, pop i rock, i utwory są bardzo różnorodne. W 2011 roku artystka wzięła udział w 4. edycji programu Mam Talent i udało jej się dotrzeć do półfinału. 2 lata później uczestniczyła w 3. edycji programu X Factor. Postanowiła wystąpić również w kolejnej edycji, w której udało jej się dotrzeć do finałowej 12. Została też laureatką takich konkursów jak Pejzaż bez Ciebie, Byłaś serca biciem, czy Przegląd piosenki i ballady filmowej w Toruniu. 3 lata temu Daria została okrzyknięta objawieniem Spring Break 2016. Zdobyła też nagrodę imienia Anny Jantar oraz nagrodę Polskiego Radia. 3 czerwca tego samego roku na YouTube ukazał się teledysk do jej singla Malinowy Chruśniak, który przez 11 tygodni z rzędu utrzymywał się na liście przebojów programu 3 Polskiego Radia. Jeszcze większym sukcesem okazał się jednak singiel Kundel Bury, który na liście przebojów Trójki znajdował się aż przez 27 tygodni. W tym samym roku Daria wyszła za mąż za muzyka Tomasza Kaczmarka, czyli gitarzystę i wokalistę zespołu Cała Góra Barwników, który w X Faktorze zajął 6 miejsce. To właśnie w tym programie para poznała się. Artystka nigdy nie sądziła, że jej mężem będzie muzyk, ale teraz przyznaje, że dobrze mieć męża gitarzystę. Po ślubie piosenkarka przyjęła nazwisko męża, jednak karierę artystyczną kontynuuje pod nazwiskiem panieńskim. Daria Zawiałow 3 marca 2017 roku przy współpracy z wytwórnią płytową Sony Music wydała swój debiutancki album Akysz. Nazwa nawiązuje do przeganiania złych mocy i ma zwiastować dobro. Płyta pokryła się złotem, czyli sprzedała się w liczbie ponad 15 tysięcy egzemplarzy. Album został nagrodzony Fryderykiem 2018 w kategorii Album Roku Alternatywa. Później artystka wydała rozszerzoną wersję albumu, do którego zostały dodane utwory nagrane z Piotrem Roguckim, Gabą Kulką, Belą Komoszyńską, a także singiel Na Skróty. 28 września 2018 roku Daria wydała singiel Nie dobiję się do ciebie, który był pierwszym utworem z jej nowego albumu Helsinki. Płyta miała premierę 8 marca i jest zbiorem szeroko rozumianych obserwacji artystki z ostatnich kilku lat. Daria wybrała stolicę Finlandii jako nazwę albumu, ponieważ jak sama mówi, to miasto jest bajkową krainą z jej wyobraźni. Współautorami utworów są Michał Kusz oraz Piotr Rubik. Daria przyznała, że stara się pisać piosenki w taki sposób, aby każdy mógł je interpretować na własny sposób. Daria Zawiałow została ostatnio ambasadorem marki Puma. Firma zdecydowała się na współpracę z artystami młodego pokolenia, a nawet stworzyła program Puma Talents, który ma wspierać lokalnych wykonawców w rozwijaniu kariery. W pierwszej sesji połączono sportowy ubiór z scenarią bogatych wnętrz pałacu. Co myślicie o nowym albumie Darii Zawiałow? Czy współpraca z firmą Puma pomoże jej jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia!